Siemanko, myczki, ja jestem Mrówki Domek, a dzisiaj nakarmimy sobie moje kolonie. Będzie taki inny odcinek. Z początku wleci nasza kolonia Mermika SP. Jeszcze nie wiem. Jak coś, to kolonia się nie pomniejszyła, po prostu wata jest tak krzywo, że mrówki się pochowały tutaj. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Jak jeszcze mogliście zobaczyć, larwy u Mermika już są duże. A więc niedługo będą nowe robotnice. Oraz królowe czerwią. Nakarmimy sobie miotkiem od Strongcans. Polecam coś kupić na Discordzie. Oraz muszę wam się pochwalić, że niedługo do mojej hodowli wlecą nowe mrówki. I to nie polskie, a egzotyczne. Już mogę wam powiedzieć, że z Azji. Dobra. Muszę to poza kamerą zrobić. Bo trudno jest. O, dobra, git. Oraz mącznika. Kurde, nie da się powiększyć, ale okej. Okay. No i już chyba Mermika wiedzą, co się dzieje, bo już siedzą na szybce. Otwieramy i dajemy jedzonko. No, zmykaj. Jeszcze tutaj, żeby jej nie przytrzasnąć. Dobra, git. Pierwsze mrówki nakarmione. Zanim one wyklują to jedzenie. O! Nie, olała. Jednak nie. No to przechodzimy do następnych mrówek. Następnymi mrówkami to jest najprawdopodobniej Formica cinerea. Tak. Wyciągniemy już. Albo dobra, najpierw się spojrzymy, bo one przy karmieniu dość lubią uciekać, a więc spojrzymy na tą kolonię. O, widzę, że już są pierwsze larwy. Bardzo dobrze. Jak możecie zauważyć, robotnice są strasznie napompowane. To z tego, że ostatnio więcej je karmię. I po prostu nie mają czasu, żeby to spalić. Że tak się wyrażę. Jak możecie widzieć, probówka jest wymieniona. Dodałem koreczek, żeby było łatwiej się karmić. Oraz, żeby mrówki miały ciaśniej i bezpieczniej. Dobra, ja już nabiorę miotku. Oczywiście w innym patyczku. I zobaczymy. Już mogę powiedzieć, że Formica cinerea tak się w swoim gnieździe zadomowiły, że nie chciała się przeprowadzić. 4 godziny poczekałem, a w końcu królowa po wielu prośbach robotnic wyszła. Okej, muszę tutaj wyjąć im wacik. Kurde. Dobra, szybka akcja. Oj, kurde. Nienawidzę przy karmieniu jak ten, jak szczury na mrówki. Akurat moim cinerea da mniejszego mącznika. No to akurat przygotowane. Bo posłuchałem prośby, znaczy posłuchałem jednego mrówciarza z grupy i powiedział, że jak kolonia się nie może rozwinąć, no to mniejsze mączniki oraz częściej. Tak wygląda kolonia. Zamykamy ją. Dobra. Ostatnie spojrzenie na nią. I lecimy dalej.
A z kolei na mrówki to jest w sumie sam nie wiem co. Messor Barbarus. Piękna kolonia od Terra Ludzia. Polecam wpaść na kanał. Spójrzmy się na ten stos jajek. Oj, kurde. Muszę pęcetą podtrzymać. O, dobra. Jakoś złapała jakimś cudem. Widzimy dużo larw i poczwarek. Robotnic też jest dużo. Niedługo pewnie będą i media. A tu mamy stosy ziaren. Od razu wiórki. Na chwilę przejdziemy do sprzątania. A robotnic aktualnie jest chyba 12 lub 11, nie wiem ile. A więc przejdźmy do karmienia. Z racji, że te mrówki akurat miodu nie lubią, w sumie sam testowałem, ale najprawdopodobniej nie lubią, no to dodam im tego mącznika oraz będę musiał im wyczyścić te trocinki z ziaren. Muszę tutaj. Masz przygotowany patyczek do uszu. Jak tego mrówczasz. Oj, pęseta mi się. No, no idź. Oczywiście wojowanie z robotnicami. To jest prawie na co dzień. Dobra, git. O, aż kulowa wyszła. No. Czyli całkiem zamieszanie się zrobiło. Proszę, pani robotnico. Ma pani świeżego mącznika? Nie, proszę nie wyłazić. No. Dziękujemy za współpracę. O, ziarno się przylepiło. No i zostawiam dziurę. No i czekamy. Oczywiście zrobił się wielki harmider, ale przejdźmy dalej. Ostatnia kolonia, ale to jest też taki mój największy rarytas w hodowli. To jest Formica cinerea. Nie wiem, czy tutaj nagramy jakoś specjalnie tę kolonię, bo ma, no właśnie, brudne wieczko. Znaczy wieczko, zaparowane szyby. Więc nie wiem, poszukamy tam, gdzie widać. Ale widzimy, że kolonia się rozwija, a teraz spróbujmy ją nakarmić. Już jeszcze przed tym nabiorę miotku, żeby być już przygotowany na wszystko. No i postaram się wyjąć. Oj, trochę za dużo tego miodu dałam sobie. Ale okej, zobaczymy, jak mrówki zareagują. Szybko, żeby tylko mi tu robotnica nie uciekła. Bo te mrówki te strasznie lubią sobie uciekać. No i się robotnica już przykleiła. O, widzimy poczwarkę. To znaczy, że się robotnica wykluła w końcu. Muszę wyjąć poczwareczkę. Okej, i nakarmimy jej miotkiem. Wiem, za dużo mi oddałem, ale niech mają. Kurde, znowu mi się pęseta waliła. No. Jak widzimy, już zajadają. Jeszcze tylko mącznika jej dam. I to będzie na koniec karmienia. Kurde, mącznik mi spadł. O nie, przykleił się. Ja będę musiał zacząć dawać moim mrówkom na pazłotku. Choć szczerze to nie wiem. Kurde, ja to łam nie robię. Niech mają. My się jeszcze spojrzymy. Kurde. No.
Więc kolonia wygląda tak. Widzimy tu nowe poczwarki, dużą larwę, zajadające. O, widać akurat to robotnice. Tylko na filmiku raczej tego nie będzie. Kurde. Raczej na filmiku tego widać nie będzie. Ale ta jedna robotnica ma już widoczne kolorki. Więc cieszę się, że już do takiego stadium doszłam. Tak szybko. O, akurat widzimy tu świeżą robotnicę. Tutaj. O. Nie wiem, czy widać. O, ta się rusza. No, cieszę się, że się tak akurat szybko wykluła. Przez chwilę prawdopodobnie. Przed godziną. A dobra. Mrówki zadowolone. A ja się z wami żegnam. Bajo.